Święta, święta i po świętach, ale prezenty zawsze dobrze dawać, tym bardziej, jeśli te prezenty mogą ratować życie. A w dzisiejszym programie Autotok będziemy mówić o tym, jak można dać coś z siebie, by uratować czyjeś życie, jak można oddać krew, żeby tym, którzy jej potrzebują, pomóc. Zapraszam na kolejny odcinek naszego programu Autotok. Sponsorem programu jest właściciel marki Sowart Smart Kids Academy. www.smartkids.sowart.eu. Tuż przed Sylwestrem dobrze poruszyć temat płynów, ale jest taki życiodajny płyn, którego nic nie zastąpi i płyn, którego nie da się wyprodukować. Krew. Krew, która ratuje życie. A z nami człowiek, który tą krwią się dzieli i zachęca innych do tego, by krew oddawać. Piotr Gajda. Dzień dobry. Powiedz, jak koordynujesz, co koordynujesz i gdzie koordynujesz, bo to jest tak trudna nazwa, że zostawiam to Tobie. Jestem koordynatorem Częstochowskiego Legionu, to jest Klub Honorowych Dawców Krwi. Jest to jeden z oddziałów Stowarzyszenia Legion Honorowych Dawców Krwi. Jest to duże stowarzyszenie zrzeszające krwiodawców, którzy zajmują się nie tylko oddawaniem krwi, ale też na szeroką skalę propagowaniem krwiodawstwa, oddawania krwi. Mówiłem, że to było trudne, dlatego też dziękuję Ci, że wziąłeś to na siebie. Mówiłem sobie po imieniu, bo znamy się szmat czasu, ale tak naprawdę nigdy nie rozmawialiśmy na poważnie o tym, co stało się też Twoją pasją, bo trudno, żeby nazwać to inaczej. Co Cię skłoniło na początek do tego, żeby oddać krew, żeby później uzyskać ten status honorowego dawcy? To znaczy, powiem szczerze, że tych powodów u krwiodawców jest bardzo, bardzo dużo różnych. U mnie on jest dość komiczny, bo po prostu byliśmy na wagarach z kolegami w szkole i tak się zaczęło, że dowiedzieliśmy się, że możemy iść oddać krew i sobie ten dzień usprawiedliwić. No może nie jest to najbardziej chwalebny powód, natomiast no, będziemy o tym jeszcze pewnie później mówić, ale osoby otrzymującej krew naprawdę nie interesuje to, z jakich pobudek ktoś oddał tą krew, a tych pobudek jest bardzo dużo. Potem to już się zaczęło robić tak, że regularne oddawanie krwi było spowodowane po prostu chęcią pomocy i samym uświadomieniem sobie, jak dużo można pomóc i jak bardzo można podnieść poziom zdrowia innego człowieka, czy też uratować właśnie życie. 13 litrów oddałeś w swoim życiu, tak przed wejściem na antenę sobie ustalaliśmy. No to jest duża ilość, bo to już jest prawie trzykrotność tego, co człowiek dorosły w sobie ma, jeśli się nie mylę. Dużo, niedużo, no nie mnie oceniać, czy to jest bardzo dużo, jest to ilość, za którą w kraju naszym uzyskuje się odznaczenie drugiego stopnia zasłużonego honorowego dawcy krwi. Natomiast no, są krwiodawcy, którzy oddali krwi pełnej kilkadziesiąt litrów. To zaznaczam, że krwi pełnej, ponieważ tą krew możemy też oddawać jako pełną lub oddawać składniki krwi. No dobrze, ale nie będziemy mówić tylko o Tobie, chociaż jesteś tutaj właśnie po to, żeby zachęcić i do tego zmierzam. Co zrobić, żeby ten pierwszy krok wykonać i dlaczego warto? Żeby zostać krwiodawcą, przede wszystkim trzeba być osobą pełnoletnią. Sprawą podstawową jest to, żebyśmy się czuli zdrowo, a resztę rzeczy już sprawdzi lekarz w punkcie krwiodawstwa. No, ale jeśli ktoś chciałby w swoim rejonie znaleźć, to jak to zrobić? Taki punkt. Najlepiej jest wejść sobie na stronę swojego regionalnego centrum krwiodawstwa i krwioleśnictwa. Natomiast zawsze można spojrzeć też na naszą stronę legionhdk.pl i tam są wszystkie te główne centra wypisane. Można też z naszej strony oczywiście przejść linkiem do interesującego nas Centrum Krwiodawstwa. No dobrze, czyli tam wszystko znajdziemy. Z tego, co też mówiliśmy, to strona najbardziej rozbudowana ze wszystkich honorowych dawców krwi zrzeszonych na świecie, tak? To nie są przechwałki. Jako stowarzyszenie właśnie zbudowaliśmy taki portal dla krwiodawców, którego, powiem szczerze, no, na taką skalę rozbudowy nie spotkaliśmy na świecie, a szukaliśmy wzorców też. Nasz portal polega na tym, że nie tylko są na nim informacje związane z krwiodawstwem, ale też każdy krwiodawca może się tam zarejestrować, prowadzić swój profil krwiodawcy, na swoim profilu rejestrować to, ile krwi oddał, każdą donację, oczywiście może też zarejestrować odznaczenia, które zdobył. No i w ten sposób może się też dowiedzieć, czy na przykład w danym terminie może już kolejny raz oddać krew,
lub też skorzystać z naszego narzędzia, czy właściwie my skorzystamy z tego krwiodawcy. Mamy narzędzie takie jak Syrena Legionu, gdzie jeżeli jest potrzebna krew dla danej osoby, to my uruchamiamy taki apel i informujemy wtedy tych krwiodawców. Czyli alert taki. Tak, dokładnie. Informujemy krwiodawców, którzy spełniają wymogi, że mogą oddać krew dla takiej osoby. Mogą, właściwie jest potrzeba oddania krwi. Jest jakaś krew, rodzaj krwi, która jest najbardziej poszukiwana? Czy najbardziej poszukiwana? Czy każda jest potrzebna? Każda krew, każda grupa krwi jest ważna, natomiast wyróżnia się grupę tak zwaną uniwersalną, jest to grupa 0-, którą tak naprawdę możemy podać każdemu biorcy bez względu na to, jaką on posiada grupę krwi. Czyli złoty środek. Można tak powiedzieć, natomiast no, ma to szczególne znaczenie wtedy, kiedy biorcą jest na przykład osoba poszkodowana w wypadku i jest ciężko określić, jaką grupę krwi ta osoba posiada. I wtedy już możemy podać taką grupę krwi 0-, także ona jest w pewien sposób cenna i na pewno uniwersalna, natomiast ważna jest każda grupa krwi i każda grupa krwi jest potrzebna. Te najczęściej występujące są też najczęściej zapotrzebowane, a te rzadziej występujące są też rzadziej potrzebne. Jasne, ale wiem, że jesteście honorowymi ludźmi i robicie to bezinteresownie, ale każdemu się może nasunąć takie pytanie, co ja z tego będę miał? Znaczy przede wszystkim no jesteśmy w takim okresie świątecznym, więc my zachęcamy jak najbardziej też, zresztą przez cały rok, do tego, żeby podzielić się dobrem, podzielić się tą krwią i my zachęcamy w różny sposób, natomiast to, co krwiodawca otrzymuje zawsze, to jest ekwiwalent za dojazd do punktu krwiodawstwa, te sławne czekolady, czyli paczkę 8 czekolad, która jest ekwiwalentem kalorycznym utraconej krwi oraz często kawę, soczek, wafelek, to otrzymuje krwiodawstwa jako zachętę też. Natomiast wydaje mi się, że najlepszą zachętą do oddawania krwi jest sam fakt tego, w jaką euforię wpadamy już po oddaniu krwi i po uświadomieniu sobie, co tak naprawdę robimy, że pomagamy uratować życie. Czy wiecie mniej więcej oczywiście w przeliczeniu na jakąś sytuację, na dany przypadek, ilu osobom pomogliście? Czy w ogóle honorowi dawcy mają taką wiedzę, czy jest to anonimowe i robicie to bez statystyk, bez kalkulacji? Powiem szczerze, że są kraje, w których jest taka informacja, że w momencie, kiedy jest wykorzystywana, powiedzmy, nasza paczka krwi, to dawca dostaje informację SMS-ową o tym, że właśnie ktoś otrzymał twoją krew. Natomiast nie w naszym kraju. No w naszym kraju jest to anonimowe i dawca krwi nigdy nie wie, kiedy jego krew jest wykorzystana. Czyli to nie dla fejmu, nie dla sławy, nie dla chwalenia się, ale tak jak powiedziałeś na początku, każdy powód jest dobry, więc nie musi nam przyświecać jakaś wyższa idea. Po prostu najważniejszy jest fakt oddania krwi i tego, jak ta krew się sączy do woreczka, jeśli dobrze to rozumiem oczywiście. Tak, przede wszystkim no, tak jak trzeba, należy o tym wspomnieć, że jedno takie oddanie krwi przez krwiodawcę krwi pełnej może pomóc nawet trzem osobom. Jest to ta krew dzielona na poszczególne frakcje, jest dzielona w separatorach na płytki krwi, na osocze, na krwinki czerwone i każda z tych frakcji może być podana innemu pacjentowi. Także tak to wygląda. Zajechaliśmy na miejsce docelowe, gdzie kończymy naszą rozmowę, ale to jeszcze nie koniec, dlatego że mówiliśmy o tym, że to jest najpiękniejsza z możliwych idei dzielenia się dobrem na święta i nie tylko. I że warto zachęcić do tego każdego, warto też dzieci, bo później te dzieci w swoim dorosłym życiu mogą te idee nieść dalej. I nasze dzieciaki, od partnera, z którym współpracujemy, naszego programu szkoły Sowart School, jak zwykle chciały zadać kilka pytań i bardzo będę Ci wdzięczny za syntetyczną odpowiedź. Proszę bardzo. Pytanie pierwsze. Dzień dobry, mam na imię Emilka. Chciałabym zadać pytanie, czy dzieci mogą oddawać krew i czy krew dorosłych może pomagać dzieciom? Czy dzieci mogą oddawać krew? No niestety dzieci nie mogą tej krwi oddawać. Żeby oddać krew, trzeba być osobą pełnoletnią. Jest to warunek no, nieprzekraczalny. Zdarzało się tak, że osoby blisko 18 roku życia było to umożliwione w szczególnych przypadkach, ale niespotykane od lat już raczej. Także trzeba być osobą pełnoletnią. Natomiast na pewno krew dorosłego może pomóc dziecku. No, tak samo dziecko może mieć operację, może mieć wypadek i może ta krew być potrzebna do ratowania zdrowia i życia dziecka. Pytanie drugie. Dzień dobry, nazywam się Mateusz. Chciałem zadać pytanie. Czy pobieranie krwi boli?
czy pobieranie krwi boli. Powiem szczerze, no są różne opinie na ten temat, natomiast jest to porównywalne czasami do ugryzienia komara. Większość krwiodawców mówi, że tak naprawdę nic nie czuje, bo są w tej euforii, kiedy mogą pomóc w tej chwili komuś, pomóc drugiemu człowiekowi, więc jest to sprawa bagatelizowana i tak naprawdę ten ból raczej przez krwiodawcę nie jest odczuwany. Ostatnio mówiliśmy o bólu po wizycie u stomatologa, czy w trakcie wizyty u stomatologa, tak samo jak wtedy prawdziwi mężczyźni powinni się bać, tak myślę, że prawdziwi mężczyźni jakąś lekką obawę powinni też odczuwać, ale mówimy, że nie boli i to są tylko, strach ma tylko wielkie oczy w tym przypadku. Myślę, że nie powinno być obaw. Trzecie pytanie. Dzień dobry, nazywam się Ksawery i mam pytanie. Ile można oddać krwi za jednym razem? Za jednym razem krwi pełnej oddajemy 0,45 litra, czyli 450 ml. Jest to ilość zbadana przez lekarzy, która, że tak powiem, nie oddziałuje w żaden niekorzystny sposób na zdrowie człowieka. I ostatnie. Dzień dobry, nazywam się Gabrysia i mam pytanie. Dlaczego za oddanie krwi dostaje się czekoladę? Czekoladę dostaje się dlatego, że jest to tak zwany ekwiwalent kaloryczny ubytku krwi w organizmie, czyli ta krew, którą oddaliśmy, no to tyle kalorii dostajemy z powrotem, tyle energii dostajemy z powrotem w postaci właśnie tej czekolady. Oczywiście tej czekolady nie trzeba zjeść od razu, to jest tylko ekwiwalent, który dostajemy z krwiodawstwa, a uzupełnić możemy te kalorie innym posiłkiem, a czekoladami podzielić się na przykład z bliskimi. Czyli to nie jest tak, że krwiodawcy są łasuchami, dlatego mają czekoladę. No są różne przypadki, są łasuchy, u których, że tak powiem, czekolada długo nie dotrwa, natomiast, tak jak mówię, nie trzeba i niektórzy po prostu się dzielą z innymi tą czekoladą. Nie trzeba mieć apetytu, żeby zostać krwiodawcą, apetytu na czekoladę, ale apetyt na pomaganie jak najbardziej. I do tego dzisiaj zachęcaliśmy z moim gościem Piotrem Gajdą, który koordynuje te działania w Legionie Częstochowskim Honorowych Dawców Krwi. A my mamy nadzieję także, żegnając się, że będziecie mieć równie duży apetyt na spotkanie w naszym kolejnym odcinku programu Autotalk i do tego zachęcamy. Do zobaczenia. Dziękuję również. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest właściciel marki Sowart Smart Kids Academy. www.smartkids.sowart.eu